Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić mały odbiornik przenośny, bateryjny z Diory. Wersja odbiornika Camp R201. Dla co bardziej spostrzegawczych, wzór obudowy powinien skojarzyć się z radioodbiornikiem również z Diory o nazwie Biwak. Radio posiada tak samo podobnie dwie gałeczki z boku. Z tyłu pod spodem odbiornika jest dostęp do komory baterii. Z tyłu odbiornika przełącznik zakresu, w naszym przypadku długie i dwa UKF-y. Co ciekawe, odbiornik ten nie posiada anteny na zewnątrz, lecz producent wpadł na genialny pomysł, co zobaczycie, jak odbiornik rozkręcimy. Więc co ciekawe, odbiornik w pełni sprawny, działający, nie trzeba go przestrajać. Grupa YouTube była bardzo ciekawa. Górny zakres bardzo ładnie odbiera. Eksperyment jeden. Na dolnym zakresie oczywiście będzie sam szum. O, coś zapala. Fala rozstrzona. No, powiedzmy, że dwie stacje na dolnym zakresie w postaci fali odbitej udało się złapać. Zobaczmy, jak działa zakres fal długich. Przełączamy na falę długą. Zobaczmy, czy odbierzemy polskie radio. Zakres fal długi również działa. Okej. Przełączmy sobie z powrotem na falę górny zakres UKF-u. I tak, obudowa posiada jeden głośniczek. Skala jest, tak widzicie, podobnie wykonana jak w odbiorniku Biwak. Zakresy UKF górny, UKF dolny, zakres fal długich. Z boku odbiornika strojenie, głośność. Z tyłu przełącznik zakresów, wiadomo, logo Diory. Od spodu odbiornika komora na baterię. Oczywiście ze starości pianka już się skruszała tutaj, więc naklejmy pasek nowej. Odbiornik zasilany czterema bateriami małych paluszek. Oczywiście, co ciekawe, odbiornik nie ma możliwości wejścia na zasilacz, mimo że jest tutaj taka zaślepka, jakby można byłoby zastosować, ale niestety producent nie wyposażył go w takie gniazdko. Co ciekawe, odbiornik ten jest zbudowany na układzie Sony. Ok, zabierzemy się za rozbiór tego radyjka i zaprezentuję Wam jego wnętrze. Aby się dostać do środka, należy odkręcić trzy górne śrubki.
Jak to odkręcimy, można odbiornik otworzyć. Ja je odkręcę poza kadrem i za chwilę do Was wracam. Tak więc już jestem. Tak jak obiecałem, odkręciłem trzy śrubki, te o których wspominałem, u góry w rączce. I aby dostać się do odbiornika, w tej chwili wystarczy tylko podnieść górną część obudowy, chwycić i obudowę odczepić. I oto naszym oczom ukazuje się wnętrze. Zbudowane o układ scalony. Japoński. Głośniczek Tonsilla. I tak jak wspomniałem, Diora wpadła na genialny pomysł, czy genialny, trudno powiedzieć, antenę, którą mamy tu przygotowaną, ten biały kabelek, poprowadziła sobie w rączce. I rączka stanowi antenę tego radia. Radyjko wewnątrz czyste, niezniszczone, w pełni działające, co słyszeliście, sporadycznie używane na działce przeze mnie. Przez to, jak widzicie, baterie są w nim zamontowane. Oczywiście radio zachowane w bardzo dobrym stanie. Nic w nim nie naprawiane. Wszystkie części oryginalne, tak jak zamontowała je Diora. Nic nieczyszczone. Potencjometry oryginalne, nierozkręcane, niesmarowane, nieczyszczone. Nic nie szeleści. Czyste w środku. Ok. To składamy odbiornik. Ok, czas na skręcenie, ale to jak już poprzednio, poza kadrem i zaraz do Was wracam. Ok, odbiornik już złożony, skręcony. Tak się prezentuje tył. Podsumowanie. Radyjko, jak już mogliście słyszeć, działa. Nie trzeba w nim dokonywać żadnych napraw. Odbiera fale. Bez najmniejszego problemu. Jedynie co można mu zrobić, to dokonać lekkiego czyszczenia szmatką i odbiornik jest w bardzo dobrym stanie. Prawdopodobnie jestem jego drugim właścicielem. Jedyne co jest zauważalne, to od spodu jest taki przetarty, lekko przetopiony plastik. Jakby gdzieś to radyjko stało w kuchni bądź zostało dotknięte jakimś gorącym przedmiotem, trudno powiedzieć, ale jest to niewidoczne. Ważne, że odbiornik rzadko spotykany, Diora Camp R201, zawitał do mojej kolekcji. Zachęcam do subskrypcji kanału, obserwacji. Pozdrawiam, hej, cześć.